Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się znowu w grze Elden Ring. No i tak, widzimy się dzisiaj w tym samym miejscu, gdzie byliśmy ostatnio. I powiem wam jedną rzecz. Ten odcinek nagrywam już z delikatnym, można powiedzieć, pośpiechem, gdyż dzisiaj, dosłownie w tym dniu, w którym widzieliście poprzedni odcinek, stwierdziłem, że nagram też kolejny, bo od co niektórych znajomych dowiedziałem się paru rzeczy, które można powiedzieć, że zmieniły moje postrzeganie paru spraw i może nie tyle, co wzbudziły wenę do dalszej gry w Elden Ringa samego w sobie, czy coś, co zwiększyło moją motywację po prostu do grania i chcę wyjaśnić wam parę spraw, których się dowiedziałem tak szybko i też może doprowadzić do zmian. Ale tak, pierwsza rzecz, dzisiaj chciałbym zwiedzić ten zamek z kilku powodów. I te powody, powiem wam szczerze, są bardzo różne. Pierwszy taki, że po prostu chcę. A drugi jest taki, iż gdyż ponieważ jest tutaj coś, co pomoże nam pozbyć się naszego płomienia. O tak, rozmawiałem z właśnie tymi znajomymi o tym płomieniu i o całym tym zdarzeniu i okazuje się, że gra mnie w to wrobiła. Nie chodzi tylko o to, że to miała być zła opcja, która miała kusić gracza czy coś, nie. Jest znacznie gorzej. Otóż okazuje się, że przed tym jak tu pójdziemy, czy poszlibyśmy po ten płomień, Melina powinna nas i tak odwiedzić i nam wytłumaczyć to wszystko. Prosić, żebyśmy tego nie robili. Więc wydaje mi się, że mimo wszystko, co mnie serio tam nie dobiło, znowu. Nie, ja mam tego dosyć. Ja mam tego dosyć po prostu, że ostatnio tak lamię, ale no, damy radę. Wydaje mi się, że się dam tam przy miejscach łaski. Ona powinna nam powiedzieć prawdę o tym, prosić, żebyśmy tego nie robili, wytłumaczyć wszystko. I powiem szczerze, że gdyby to mi się uruchomiło, a wydaje mi się, że powinno, nie będę tutaj się kłócił oczywiście, ale wydaje mi się, że powinno, nawet na pewno, patrząc na to, że ten, jak to się nazywa. Przepraszam, sprawdzałem, ile mogę po pokonaniu tego tam, tamtejszego bossa, ile mogę. A jak to się nazywa? Przecież ile mogę tych statystyki, jakie ewentualnie sobie poulepszać, więc jestem dosłownie pewien, że powinno się to pojawić. W szczególności, że jak się pytałem, gdzie to jest, no to wszyscy wskazywali właśnie na to miejsce. Więc tak, gra mnie oszukała, nie pokazując mi scenki, która mogła mi zmienić to wszystko. Ale jednocześnie też dowiedziałem się coś innego. Otóż, pamiętacie, jak wspominałem dawno temu, że muszę odnaleźć jedną postać i tak dalej, bo jej wątek jest ważny, żeby się uratować, jeśli coś będzie takie, że blokuje nam opcję bez możliwości powrotu. No, Milicenta. A ten wielki wątek to właśnie to. Nasz płomień. Szał. Okazuje się, że po prostu jesteśmy teraz zablokowani na negatywnym zakończeniu. Relatywnie negatywnym, podkreślam. Nie znam szczegółów aż takich, chociaż podejrzewam, że to będzie dosłownie anihilacja wszystkiego. Coś tego pokroju. O ile nie wykonamy wątku Milicenty w konkretny sposób. No w sumie nie zakończymy raczej go w konkretny sposób, bo powiedzmy sobie szczerze, są różne sposoby, nie znam ich szczegółowo czy coś, ale tak. I teraz tak, nie zakończymy jej wątku, nie pokonamy Maleni i co najważniejsze, nie wrócimy potem do jednego miejsca, w którym niby wszystko jest zakończone, bo gra dosłownie sama nas stamtąd wyrzuci, taką informację dostałem, gdyż jest tam sekretny boss, którego się pokona. I tak, chciałem tych spoilerów, od razu mówię, żebyście nie myśleli, że dostałem je mimowolnie. Można usunąć to wszystko. Ja nadal powtarzam, grałem postacią, staram się grać postacią, która jest w miarę pozytywna. Niektóre rzeczy może robiłem nie do końca takie idealne, z wolą tych
walców i tak dalej. Super. Ale nadal chciałem, żeby moja postać miała dobre zakończenie, żeby dobrze walczyć o tę krainę i tym podobne. No i teraz jest taka sytuacja. Zostałem oszukany i muszę walczyć o to, żeby to zmienić. I tutaj pojawia się, powiedzmy, moje pytanie do was. Co mam z tym zrobić? Bo ja najchętniej, po prostu od razu, nie czekając, jak tylko będzie okazja, po prostu bym pozbył się tego płomienia i tyle. No ale z drugiej strony, znowu, dojście do tego płomienia nie jest łatwe. I wątpię, żebym kiedykolwiek chciał ponownie tam się męczyć, żeby uzyskać to zakończenie, więc... Chciałbym, żebyście po prostu pomogli mi zdecydować, czy powinienem to zakończenie zrobić, czy jak. W ostateczności zawsze mogę... No super, chciałem przeżywać i znowu przez to śmierć. Nie, dobrze, no ale tak, mogę też zrobić coś, co... No, powiem szczerze, nie jest może... Nie pochwalam może jakoś bardzo, ale zawsze jest opcją. A konkretnie mówiąc, najprościej w świecie. Zrobić kopię zapisu przed ostatecznym bossem. I... Jak to się nazywa, no... Po prostu... A, brakuje mi teraz słów, no... Po prostu zrobić obie zakończenia w ten sposób. Bo dowiedziałem się, że tak długo jak nie walczę z ostatecznym bossem, to mogę tam wrócić i spokojnie to usunąć, więc... Nie wiem, czy będzie mi się chciało, wszystko zależy od tego, jaki będzie ostatni boss. Jeśli mam być szczery. Ale no... Po prostu też jest taka opcja. Więc, no, chciałbym, żebyście wrócili swoje zdanie na ten temat i tym podobne. Bo po prostu ciekawi mi to. I jak mówię, ja osobiście bym tego nie robił, więc jeśli będziecie chcieli zobaczyć to zakończenie też, to po prostu, tak jak to było w Sekiro, pokażę wam wszystkie, w miarę wszystkie, bo nie pamiętam, czy w Sekiro byłem w stanie totalnie wszystkie pokazać. I tak. A póki co... Muszę po prostu żyć ze swoim błędem. I co jeszcze? A to jest jedna rzecz. A druga, dzisiaj też w tym odcinku prawdopodobnie poznamy tajemnicę posągu. Tego, który wymagał od nas ponad 30 inteligencji. Głównie dlatego, że stwierdziłem, że po prostu nie będę kombinował, męczył się i tym podobne z tym wszystkim. Po prostu, najprościej w świecie, zrobię reset postaci. Urynali. Specjalnie na potrzeby tego. A potem, ostatecznie... No nie wierzę, nie, to już jest totalny lame. Z mojej strony. No ale wracając. A potem ostatecznie, jako że stwierdzam, że ta postać też nie jest najpotężniejsza, to... Użyję drugi raz tego resetu i przygotuję sobie jakąś sensowniejszą postać. Trochę. Tylko będę musiał pomyśleć jak, więc to będzie zakończenie dzisiejszego epizodu. Po prostu wiecie, jak już będziemy tam iść sprawdzać, żebym potem nie płakał, że moja postać jest dziwna i nie wiem, co z nim zrobić. Ale tak. Jeśli chodzi natomiast też o samo ubranie, to póki jeszcze męczymy się, powiedzmy, z tym wszystkim, to będę biegł w ten sposób, chociaż... Nie, dobra, no to jest fajne, takie po części może klimatyczne czy coś. Ale nie. Raczej wrócimy już teraz z jakiegoś takiego sensowniejszego. To jest ciekawa sprawa, że tu mam dwie czapki, bardzo podobne, na mniejsza. Zobaczę, czy mam może jakąś fajną, która zwiększy jakieś statystyki, to bym skorzystał. No oczywiście poza tymi, które zwiększają inteligencję, bądź... Nie no, w sumie tylko inteligencje, to jakieś inne takie mniej istotne. No to i mistycyzm, ale też tego nie potrzebuję i... O! Okej, tu mamy dwa siły. Czemu nie? Mogę to wziąć? Tutaj oczywiste, ale tego nie chcę na razie. I w sumie, no nawet jeśli to jest brzydkie, to... Po tym, co narobiłem, czyli to zasłużyłem sobie na coś takiego. Dobra. To będziemy nosić taką brzydką czapkę, jeśli chodzi o tym, jest samą zbroję, to zaraz coś się szybko wybierze.
Może nawet taką, bo to jest też takie zniszczone, brzydkie i tak dalej, to... No, aż będziemy chodzić w taki sposób, trochę za karę. A trochę też dlatego, że po prostu wolę wykorzystać sobie bonus do statystyk fajny. A zbroja... Mimo tego, że brzydka, co? No, moim zdaniem pasuje do kogoś, kto... No nie do końca chciałbym, żeby teraz... ktoś spojrzał na niego tak jak ja... Dyście coś. Nie jestem w formie dzisiaj. Zdecydowanie nie jestem. Więc wiecie co, może... Zanim dodaję powiadał tak dalej, to ukrócę to wszystko i spotkamy się, jak już będę na etapie, w którym... No będę tam przy tym rycerzu, który nas pokonał tym takim z lodowym wiatrem. Jako swoim atakiem specjalnym. Okej. Wrogowie pokonani, więc teraz pozostało tylko najgorsze. Pokonać tego rycerza. Który ostatnio był moim zgubą. I w sumie jedyne, co mogę zaoferować przeciwko niemu, to coś, co tutaj teraz robiłem. Kosztuje to dużo, a jest dosyć potężne, jeśli trafi wszystkimi swoimi. Gorzej tylko, że tak jak widać, on też jest potężny. Ale co się dziwić, skoro jest nawet duchem tych rycerzy, których widzieliśmy wcześniej. Niech nawet będzie przy początku gry. Po prostu nie potrafiłem z nimi walczyć nigdy. Jak widać, nie zmieniło się to przez te wszystkie momenty. Już dobra, jakoś sobie poradziłem ostatecznie. 2000, miło. No i tak, jeszcze jest jedna w sumie rzecz, o której nie wspomniałem wcześniej, a warto, żebym może o tym mówił. Teraz przynajmniej. Dowiedziałem się o tym, że istnieją bardzo ciekawe bronie. I tak dowiedziałem się tak, że nie znam ich bezpośrednio. Jeszcze, bo wyszukam je sobie, to mogę wam obiecać. Które przy każdym ataku dają bardzo niewielką ilość dusz. Przepraszam, run. Zapominam ciągle, że nie są dusze, tylko runy. No ale tak, ja mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Więc takie. Będę sobie na pewno trochę run musiał nafarmić, żeby mieć ewentualnie na różne ulepszenia i nie tylko. Ewentualnie, żeby poziom podbić, bo wydaje mi się, że możemy mieć trochę zbyt niski względem tego, co... No, co gra by od nas chciała. Więc no. Ale póki co jeszcze tutaj słuchamy. O, wielkie słońce, zimne słońce, sol. Poddaj się zaćmieniu. Daj życie pozbawionym duszy kościom. Rotel zaćmienia. Okej, to jest jakiś miecz czy sztylet. Pięte i fizyczne. A i przykład, legendarny miecz i skarb zamku Sol. Przedstawiający zaćmienie słońca, pozbawione kolorów, jeden z legendarnych oręży. W Sol widok zaćmienia budzi przerażenie i podziw, które nie pozwalają patrzącemu odwrócić wzroku. Pomieni księcia śmierci, by spalić pozbawione blasku słońce, które nałoży na wrogów efekty śmierci. Aż sobie to zobaczę. Okej, fajne. Mam taki musecik na razie fajny. Oczywiście nie będę tego ulepszał, bo mamy wystarczająco dużo broni już na specjalne kamienie. Ale no, warto zobaczyć. A tu, jak to działa? Okej. To pozwala sobie tak jakby płomień śmierci, czy coś tego typu nałożyć. Wiem, że broń będzie słaba, nie powinienem się tym bawić, ale chcę zobaczyć chociaż jak to będzie wyglądało. W przypadku, powiedzmy, prostej walki z nim. Okej, nie jest źle. Okej. Okej. W żadnym względem nie będę tego używał oczywiście jako do mojej broni póki co. Ale tak, ciekawe. Teraz jeszcze jedna ważna sprawa, którą muszę sprawdzić. Dobra. To jest naprawdę potężne. Skoro nawet z nimi sobie radzi. Chyba znam nowe miejsce, w którym będzie można fajnie farmić. Ale dobra. Full focus, skupmy się na tych istotniejszych rzeczach teraz. I przy okazji ten mieczyk to
Dobra, niech będzie w dwóch rękach. Czemu by nie? I teraz tak, w sumie... Czego ja tu szukam? Bo to jest też dobre pytanie do samego mnie, który nie do końca wie, czego szuka. Może na pewno... Tak, na pewno, z przekonaniem jestem w stanie powiedzieć, szukam drugiej części talizmanu. Ale gdzie ona jest, to nie wiem. Poza tym, że chyba w tym zamku. Przynajmniej tak zrozumiałem to, co Milcenta mówiła. Jakiś czas temu, podczas spotkania. Oczywiście. Zaraz tutaj zginę. A przynajmniej powinienem. Chociaż może uda się przeżyć. Jeśli będę ufarta. Okej. Dobra. Spokojnie i... Dobra, może jeszcze się uda. Krew pędzonego rycerza. Okej. Czyli w sumie jest to chyba to samo, co tam było. Dosłownie w... nie pamiętam nazwy. A powiedzmy, że tak to roboczo nazywając, no w pierwszym zamku. Chyba wszyscy będą wiedzieć, o co chodzi. Nie można tam gdzieś też jakoś dziwnie pójść, coś. Ale czy ja chcę tam iść? To jest dobre pytanie, bo w sumie nie jestem pewien. I czy tutaj byłem w ogóle? Majorska, że nie chyba za bardzo się daje we znaki, bo naprawdę nie pamiętam, gdzie byłem, a gdzie nie. No ale tak. Ale tak, idziemy tu, tak, sprytnie. Jest jakieś przejście niżej. Ale nie wiem, dokąd prowadzi. Ale zanim właśnie zejdziemy niżej, to jeszcze chcę zobaczyć to miejsce dokładniej. Żeby potem nie płakać, że czegoś nie znalazłem tutaj, czy coś. Okej. Problemy dosłownie niczym w tym zamku. Na początku całej przygody z Elden Ringiem. To tam też były podobne. Z taką różnicą, że tam jednak nie było ich aż tak dużo. I w ogóle ciekawa sprawa, że tak miałem regenerację życia przez jakiś czas. Na dość niewielką, to ciekawe. Ciekawe to, że te balisty są pod każdym kątem po prostu. Nieważne gdzie stanę, i tak zawsze jakaś z tych balist będzie mnie trafiać. A przynajmniej tak się wydawało wcześniej. Teraz zaraz zobaczymy, jak to jest w rzeczywistości. I... Okej, nie jest aż tak źle. Okej, dobra, pokonani, super. I tutaj też jest jakieś zejście niżej. No, to najpierw zobaczę to, bo tutaj na pewno nie będę chciał wracać. No tam jeszcze może kiedyś wrócimy z przyjemnością, czy coś. I... Okej, to prowadzi do... obrazu czarodziej. Może, ale w sumie nawet nie może, co pokażę wam już teraz tutaj opis tego obrazu. Znaleźć czarodziej. Teraz sobie coś uświadomiłem. Te obrazy chyba przedstawia miejsca, w których widzieliśmy te tak jakby duchy na krzesełkach. Przynajmniej niektóre. Ten czarodziej właśnie, tak mi się wydaje, że wygląda podobnie do miejsca, gdzie był jakiś duch na krzesełku, więc... Chyba będę musiał tam podejść i sprawdzić. Tak jest to ciekawa sprawa. Z tym, że mamy taką powiedzmy fajną zagadkę. Nigdzie nie wyjaśniono, ale jednocześnie fajną, bo... Idę się domyślić, jak się tak dokładnie na to popatrza. No, podoba mi się, jak zwał, tak zwał. No ale tak, teraz to jest nieistotne, po prostu idźmy, zwiedzajmy, szukajmy odpowiedzi. Bo chciałbym mieć ze sobą ten zamek, czym prędzej i... Nie wiem, co to za miejsce do końca, wiem tylko, że jest tu pełno ślimaków, które jednocześnie lubię i teraz nie lubię przez to, że na mnie spadły. Ogólnie lubię, bo nie są groźne, fajne, i właśnie życie można leczyć tym mieczykiem. I gdzie mnie to
zaprowadziło? Do jakiegoś innego miejsca, w którym nie miałem okazji jeszcze być. A, okej, okay, dobra. Jest to dosłownie w lewo od wejścia pierwszego, więc no nieźle, nieźle. Tam kawałek wyżej dosłownie łaziliśmy niedawno, więc no. Nie wiem, czy jest coś więcej do zadania na ten temat, po prostu ciekawe. Tak, remedium wezwania zgiętego palca, czyli przedmiot do co-opa online, którego nie korzystam. I dowód mojej głupoty po raz kolejny. Na pewno to niektórzy będą się strasznie cieszyć z tego, że tak nie umiem. Nie pamiętam też, ile tam miałem tych duszów, więc w sumie runów. Pozwólcie, że nie będę tam wracał, bo jakoś tak nie czuję wielce potrzeby do tego. Może później to odzyskam, może nie. Na razie i tak. Zbieranie run jest moim... długo, można z trzecio... czy czwartorzędnym celem. Oj, oj, oj. No dobra, nie odzyskam tych runów. Nie odzyskam. No ale szczerze też nie spodziewałem się, że takie dziadki będą aż tak tężne. Zdecydowanie. Albo to lokacja jest jako tylko trudna, albo ja totalnie nie umiem. Chociaż patrzę na to, jak to było wcześniej, w przednim odcinku, który dam się pochwalę, tym razem sobie przypomniałem mniej więcej przed rozpoczęciem siadania do tego, więc brawo ja. Zrobiłem coś, czego nigdy nie robię, bo zawsze zapominam o tym albo czasu na co nie mam. Ale tak wracając, więc no, wydaje mi się, że po prostu lokacja jest trudniejsza względem tego, co posiadam, jak mam rozwiniętą postać. No, ja bym się nie spodziewał. Na całe szczęście nie są aż tak wytrzymali, żeby to był problem. No ale dobra. Żeby też mieć spokój, to po prostu pozbądźmy się jego tym. Fajna naprawdę rzecz, to zaklęcie. Nawet przyzwoicie biją. Więc no, póki mamy dostęp do tego wszystkiego, to się z tego cieszymy, chociaż długo to nie pozostanie, bo żeby nie było, nie powiem, że tak jest, czy tak nie jest, ale podejrzewam, że po prostu jak usuniemy znowu ten płomień cały, to tam, nawet nie wiem, czy w sumie będziemy usuwać płomień, czy coś innego, ale tak, jak to całe coś usuniemy z siebie, podejrzewam, że ta magia albo nie będzie w ogóle działała, albo jeśli będzie działała, to będzie mocno osłabiona. Wątpię, żeby po prostu gra dała takie opcje usunięcia tego wszystkiego bez żadnej kary czy nagrody. No dobra, mniejsza z tym. Chciałem zobaczyć, co tam będzie, jak tam będzie, ale... szczerze, tyle razy umierając, już mi się odechciało. Więc no... jako, że mamy możliwość inną, to... powiedzmy, że chwilowo moja postać nie będzie aż taka optymalna, jak trzeba. Ale chcę po prostu zobaczyć, co z tego wyniknie. Tylko muszę znaleźć tą jedną rzecz, której szukam. Nie. Nie mam tego? Czy to jest gdzie indziej? Ale co jest? Nie kupiłem tego czegoś? Teraz sprawdzić, ile inteligencji. Wydawało mi się 37, ale nie jestem pewien. Nie posiadam tego? Naprawdę? Usunę tutaj i zaraz zobaczymy, bo to jest takie aż dziwne. O!
Okej, dobra. Wiecie co, dajcie chwilę, teraz się spotkam ponownie, ale muszę sprawdzić po prostu na nagraniach, czy ja to w ogóle miałem, czy nie. Dobra, już po wszystkim. Okazuje się, że po prostu jestem jełopem, który jest ślepy. Więc tak, mam to. Mam już prawo regresji, teraz tylko pora się zresetować do 37 inteligencji. Jeszcze chwila, zanim to zrobimy, może zobaczmy, czy na pewno mam wystarczająco dużo tych larw. Podejrzewam, że tak, ale wolę być pewien, żeby potem nie płakać, że utknęłem na inteligencji. Tak, dobra, 10. To spokojnie. Będę mógł dwie spokojnie zużyć i będzie ok. Więc tak, inteligencja. Na razie, jak mówię, 37. Nawet bazowo niech to będzie. Chociaż nie, nie trzeba bazowo. Mogę 32. Mamy przecież to jedno, co tam daje trochę łączności. Myślę, że dam resztę statystyk tak jak było. Wytrzymałość trochę zmniejszę. Do 20. Umysł tak samo. Tutaj zostanie mi tylko na... A, no tak, na wiarę jeszcze. Na wiarę będę miał znacznie mniej, tylko 24. Ale jak mówię, na razie tym się nie przejmuję. Bo mój cel był bardzo prosty. Chcę mieć tylko inteligencję na prawo agresji i... Idziemy zobaczyć, co tam się stanie na zakończenie wszystkiego, jako że... No po prostu straciłem wiarę w moje możliwości bojowe. Jedyne co tylko, ewentualnie to jeszcze mógłbym wziąć. Ale nawet tego nie mogę. Brakuje mi jednego punktu. Ale gdybym mógł, to bym teraz nawet wziął to tak po to, żeby tylko. No cóż. Miejmy nadzieję tylko, że dobrze wymyśliłem, bo jeśli wiecie, okaże się, że to niepotrzebnie prawo regresji całe to brałem i te inne rzeczy, to się znowu podirytuje, delikatnie mówiąc. Ale tak, jest szansa na to, że może jednak to jest to, czego gra ode mnie oczekiwała. Tak czy jak idziemy, zaraz będziemy tutaj. A, tylko regresja ujawni tajemnicę, okej. Okay. Posąg się trochę zmienił? Czy mi się wydaje? Niestety nie zwróciłem uwagi. Radagon to Marika. I to tyle? Na poza tym trochę takie psa. Radagon to Marika. To ja czegoś tu nie rozumiem. Radagon był królem... Powiem jakim królem. No w sumie był królem, bo był mężem królowy i tej Renarii. Jest drugim mężem Mariki, to czemu tu pisze Radagon to Marika? Co? Chyba, że to jest jakieś, nie wiem, związane z jakimś sekretem, tajemnicą, czymś, co później wynika jakoś w grze. Może jestem na zbyt wczesnym etapie, żeby to jeszcze odkryć? Czy zrozumieć raczej? Może nie tyle co odkryć. Ale tak. Radagon to Marika. Cokolwiek to ma znaczyć. Mieliśmy to, więc może warto by było uciec stąd i porozmawiać z naszymi znajomymi tam. Dlatego nie pamiętam, czy nie byli tam wyżej, czy tutaj, czy jeszcze wyżej. Także jak pójdę tędy. Ale nadal dziwne. Radagon to Marikan. To sensu nie ma. No ale dobra. Zobaczymy co teraz. Oh. Yes, the master is still seized and after coming all this way. Who exactly the master his finger? But the why we were on the ferry.
Aha. Czyli tutaj nic nie zrobię. Nie wiem, może talerzo głowy teraz coś będzie ode mnie chciał? Powiedz mu, że Radagon to Marika. Dało kształt złotego porządku. Jej. Nowy gest. A ty coś nam powiesz teraz o tym? What on earth did you do to the master? Well, not that I'm complaining. Master's finger moves again, resuming his cogitation. More than good enough for me. I haven't the words to thank you. So I'd like to pass this on to you instead. A glimpse into the heart of the Golden Order. Documented by yours truly. Inna tarcza. Okej. To think that Radagon was Marika herself, or at least such is all I can interpret from the rhythm and calculus of his finger. How would such a thing even have been possible, I wonder? Też mnie to zastanawia. I cannot comprehend it myself. Do you have a fuller understanding of the matter? Nie, totalnie nie. Well, either way, I can continue my documentation. In truth, it matters very little whether I understand the master's thoughts or not. I am merely his scribe. It is my sole and unwavering purpose. Dobra, to teraz jak przy tym jesteśmy jeszcze, to najważniejsza kwestia, jaka istnieje. Może wystarczysz? Nie wystarczysz. Ósemka? Może wystarczy ósemka? Idealnie, na styk. Bierzemy co? Ostatnią inkantację, którą ona nam oferuje i... Na tym, powiedziałbym szczerze, kończymy epizodę. Tak. Nie wiem, czy jest coś więcej, co mogę zrobić. No, postać naprawdę potrzebuje naprawy, poprawy, zmian. Więc... Tak. To na tyle. I następny epizod z Elden Ringa. Eldenskiego kręgu, czy jakkolwiek by inaczej to nazwać, będzie wtedy, kiedy zdecyduję się, jak przebudować tą postać, na co, po co, za co. Więc nie obiecuję wam, że to będzie zbyt wcześnie, zbyt późno. Nie wiem kiedy. Ale jak tylko zdecyduję się na jakiś pomysł, na co wszystko, po prostu spotkam się ponownie, przy czym widzę tu znajdźki, więc co? Mogę wam powiedzieć jedną rzecz. Jest na pięść. Jest na pięść, coś dla mnie. Ale tak, rozpraszam się. Mogę wam powiedzieć jedną rzecz. Jaka by ta postać była, nie była, nadal pozostanie jeden ważny aspekt. I w sumie to będzie możliwe, że jeden niezmienny aspekt tej postaci. Chcę nadal mieć statystyki na tyle dobre, żeby móc korzystać z kosy. Pozostałe bronie, które ulepszałem, żal będzie mi odrzucić. Ale jeśli będzie taka konieczność, jestem w stanie porzucić je wszystkie i zacząć coś od nowa. Czy wymyślę coś samemu, czy będzie to, powiedzmy, porada znajomych, jak budować postać, czy coś. Jeszcze się przekonamy. Ale tak, chcę zostać przy kosie, to mogę wam obiecać. Przy inkantacjach i przy wierze. Reszta nie jest pewna. Nie wiem, czy będzie to postać oparta całkowicie, powiedzmy, na inkantacjach, a broń będzie tylko niewielkim dodatkiem. Czy będzie to może wojownik, który inkantację ma głównie do leczenia i wzmocnień. I czasami raz na jakiś czas jakiegoś po prostu dobicia. Nie mam pojęcia. I mam nadzieję, że to też rozumiecie. I tak, spotkamy się jak tylko to nastąpi, a póki co dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że wam się podobało i że jesteście zadowoleni z tego, że odkryliśmy tą tajemnicę. Cokolwiek ona ma oznaczać. No i trzymajcie się. Hej, hej.